Witam serdecznie w audycji Frywolnie Nakręceni. Jest dzisiaj ze mną Kamila Kruk. Ja nazywam się Jakub Drzewiecki i razem zapraszamy Was na dzisiejszą audycję Frywolnie Nakręceni. Dzisiaj będziemy mówić o temacie odwlekania. Kilka tygodni temu rozmawialiśmy już właśnie z Kubą na temat zarządzania sobą w czasie. Natomiast okazuje się, że temat odwlekania jest tematem znanym każdej osobie. Każdego z nas dotyka ten moment, kiedy pewnych zadań nie wykonujemy, odkładamy je w czasie. No, w pewien sposób czekamy na właściwy moment, albo często tym momentem jest dopiero chwila, kiedy brakuje nam już czasu, tak? Ta ostatnia chwila. Przy okazji tego tematu zarządzania sobą w czasie poruszaliśmy tak trochę może po łebkach ten temat. Dzisiaj jest wspaniała, wyśmienita okazja, żeby się nad tym skupić i pogadać trochę dłużej. No właśnie, ale tym bardziej, że dostajemy dużo informacji zwrotnych od Was, między innymi takie, że w ciągu tej godziny naszej audycji jest bardzo dużo treści przekazywanych i dobrze by było niektóre tematy poruszyć trochę głębiej. Stąd dzisiejszy pomysł. Wychodzimy do Was, idziemy Wam na rękę i chcemy, żebyście jak najwięcej z tego korzystali. Okej, Kuba, to co pamiętasz jako swoją największą porażkę odwlekania albo wśród swoich znajomych? Było coś takiego? Wiesz co, jeszcze z czasów studenckich to pierwsza rzecz chyba, z którą każdy się spotkał, mianowicie sesja i nauka do egzaminów. Mhm. To, pisanie pracy magisterskiej. Czy licencjackiej. To jedno wielkie odwlekanie. Wszyscy mówili, jak to ciężko idzie. Albo takie magiczne pytanie, jak tam magisterka? I wtedy by taka niezręczna cisza następowała. Także tutaj przede wszystkim to mi się kojarzy z odwlekaniem. Ja bym powiedziała, że są jeszcze takie grupy zadań, można by powiedzieć, czy czynności, które chcemy wykonać, a właśnie je odkładamy. Może być to sprzątanie dla niektórych. Dla innych osób to będzie wykonanie ważnego telefonu. Ostatnio też spotykam się z tym, że to jest ludzie, jak mają napisać jakiś dłuższy mail, no to tak go odkładają, no bo to taki dłuższy mail, tak? Jakiś tam więcej treści musi zawierać. Tak, też zauważyłem, że ludzie odkładają rzeczy, które są ważne, a niekoniecznie będą komfortowe i wygodne do załatwienia, czy jakieś ciężkie rozmowy, czy też no tutaj w przypadku... Znaczy przynajmniej im się wydaje, że to są ciężkie rozmowy. Tak, 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 tak. Co jeszcze? Napisanie jakichś raportów, podsumowań. Często wśród przedsiębiorców, którzy działają, spotykam się znowu i sama też czasem tak mam, temat organizacji rzeczy administracyjnych, faktur, dokumentów. To jest takie coś, co gdzieś tam jest odkładane do ostatniej chwili, do tego deadline'u, kiedy jeszcze możemy to odłożyć. Tak, w moim przypadku na szczęście tym zajmuje się mój wspólnik, także nie muszę tego odkładać. No, ale ja rozmawiając z różnymi osobami właśnie słyszę, że jest to taka bolączka wielu osób. Coś jeszcze? Wiesz co, ogólnie chyba rzeczy, które niekoniecznie mogą się wydawać przyjemne, a bardziej są konieczne. Trochę to tak zabrzmiało dziwnie. Czyli rzeczy, które pozornie nie wiążą się z żadną przyjemnością. Czyli coś, co muszę zrobić. Tak, jest narzucone tak jakby. O tych rodzajach różnych zadań, które odwlekamy i też powodach, dlaczego odwlekamy i oczywiście sposobach, jak możemy sobie z tym radzić, opowiemy Wam później. Witajcie po chwili dobrej muzyki. Mam nadzieję, że nie musieliście nic odwlekać przez te parę minut. Odwlekanie. Kamila, jakie rzeczy odwlekamy? No, mnie pierwsze, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, to pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to to, że to są rzeczy, które wydają nam się trudne. I słowo wydają się jest też tutaj kluczowe. Masz jakieś przykłady? Wracając do tego przykładu, który podałem wcześniej, egzaminy, magisterka. No, magisterka chyba w tym kontekście też może być lepszym przykładem, bo czasami chyba pierwsze wrażenie w ogóle o licencjacie, czy o magisterce, czy o jakiejkolwiek dłuższej pracy tekstowej, czy potem w przyszłości o pisaniu książki, to też tutaj możesz na pewno coś o tym powiedzieć, to się wydaje, że to jest takie bo to trzeba napisać 100 stron i w ogóle... No wiesz, ale to są rzeczy, które może wydają nam się nieprzyjemne, ale ja wiem, czy takie trudne. Drugą grupę bym wymieniła, czyli rzeczy, które niekoniecznie kojarzymy z przyjemnością, to co powiedziałeś, takie, które musimy zrobić, no właśnie jak nauka do egzaminów. No tak, tylko wróćmy jeszcze do tych trudnych, bo okej, jest coś trudnego, tak? Trudne mam wrażenie takie i też fajnie opisane jest to w książce Nawyk samodyscypliny, która tak naprawdę nie do końca moim zdaniem jest o samym nawyku samodyscypliny, a bardziej pokazuje cały proces odwlekania i radzenia sobie z tym, jak to odwlekanie wyeliminować w swoim życiu. I tam właśnie pokazane jest to, że trudne rzeczy to są często takie, które opierają się na naszych emocjach, czyli na przykład telefon, którego boimy się wykonać. Aha, rozumiem. Czyli na przykład złożenie
złożenie reklamacji w sklepie, no bo nie wiemy, jak ktoś zareaguje. Albo na odwrót, albo pracujemy gdzieś i jest to telefon do klienta, który już coś zareklamował, no i teraz na przykład my musimy mu powiedzieć, że no bardzo przepraszam, nie da rady, nie tak? Da rady, i tak. Boimy się trochę tej reakcji. Często są takie zadania, które kojarzą właśnie nam się no tak naprawdę nie z czymś, no nieprzyjemnym na pewno też, tak? Ale też takim trudnym emocjonalnie do wykonania. No i tutaj kluczowe jest to właśnie słowo wydaje nam się, że są trudne. Nieraz na szkoleniach spotykam się z tym, że ktoś boi się w ogóle dzwonić. I jak ma dzwonić, to odwleka to. Czasem to widać w pracy sprzedawców, że jest cisza i spokój w ciągu dnia i nagle telefon zaczyna się rozdzwaniać o godzinie 14-15, kiedy oni są już przed końcem pracy i tak jakby odkładali to na koniec dnia i załatwiali już w ostatniej chwili. I często się okazuje, że to tylko wydaje mi się, że ktoś będzie nieprzyjemny przez telefon, jest właśnie tym wydaje mi się. A czego się może bać taki potencjalny sprzedawca? Dlaczego on nie dzwoni? To nie musi być sprzedawca, tak? To jakakolwiek osoba, która wykonuje telefony, czy w ramach swojej pracy, czy nawet no okej, okay, wiadomo, na co dzień. Że musi do kogoś zadzwonić w jakiejś sprawie, tak? Mhm. Nie no pytaj mnie, skąd to się wzięło, nie mam pojęcia, ale rzeczywiście jest coś takiego, że wiele osób nie lubi rozmów telefonicznych i ma takie wrażenie, jak już się tak dopytać ich bardziej, że ta osoba po drugiej stronie może być nieprzyjemna, że nie widzę jej mimiki, więc nie mogę zareagować tak szybko, jakbym chciał na przykład, tak? A znowu wyłączenie się przez telefon ludziom kojarzy się z czymś niegrzecznym, no więc zakładają, że będą słuchać aż do czasu, jak dana osoba się tam będzie wywnętrzać, tak? Czy rozumiem. A tu jakiś strach może wchodzić w grę? No ewidentnie, to są jakieś nasze obawy. Obawy niekoniecznie uzasadnione. Oczywiście zdarza się, że ktoś ma takie doświadczenia, że dzwonił raz, drugi, trzeci, piąty i trafił na jakieś nieprzyjazne osoby. Najbardziej lojalnych klientów. Tak, ale myślę, że ty najlepiej, to znaczy ty tak samo dobrze jak ja wiesz, że wszystko też zależy od tego, w jaki sposób my się zwracamy do tej osoby. Jeśli zadzwonimy, powiemy coś z uśmiechem, nawet przez telefon dosłychać. Ja ostatnio dostałem, wracając z Krakowa do Lublina, na trasie w knajpie darmowy napój, tak? Bo dostałem za pierwszym razem bez lodu, chciałem z lodem. Po prostu podszedłem, zapytałem pani, powiedziałem ją, poprosiłem po imieniu. Nie było żadnego problemu, tak? Od razu nawet ja byłem sam zaskoczony, że nie to, że przyniosła mi lodu w szklance, masz pan sobie przelej, tylko przyniosła mi normalnie napój gratis od firmy. Mhm. Przykładów na to, że nasz uśmiech, czy nasza tonacja głosu, czy sposób, w jaki się wysławiamy, czy nasza postawa mogą wpływać na to, jak też reaguje druga strona, myślę, że jest mnóstwo, więc warto tutaj też pamiętać o tym, jeśli rzeczywiście coś wydaje nam się trudne ze względu na ten kontakt z drugą osobą i na przykład trudny temat, że warto się przygotować, a z drugiej strony warto siebie nastawić pozytywnie, żeby też ta druga strona odczuwała od nas właśnie taką energię i emocje. I czuła się komfortowo w tej sytuacji. A może wtedy będzie nam łatwiej tą rzecz wykonać. Mówimy dzisiaj o odwlekaniu. Powiedzieliśmy przed chwilą też z Kubą o tych trudnych rzeczach, a dalej Kuba wspomniał rzeczach takich jak nauka do egzaminów, czy w ogóle nauka często jest tak kojarzona właśnie jako taka rzecz, którą odwlekamy. Są te znane już żarty o tym, że najczystsze akademiki są zawsze przed sesją, bo studenci odkładają naukę, ale też właśnie pisanie jakichś różnych prac naukowych, niekoniecznie naukowych, czasem artykułu, czasem słyszę od blogerów, że też jednym razem się dają i bardzo szybko, a później mają jakiś temat i tak on jest odkładany i odkładany z dnia na dzień. Czyli tutaj mamy takie zajęcia, które niekoniecznie w danej chwili robienia ich wydają nam się przyjemne. Ale też często są one długoterminowe, tak? Ten termin, kiedy mają być wykonane, jest gdzieś odłożony w czasie. Kuba, masz jakieś swoje sposoby na takie rzeczy, czy nie zdarza ci się odkładać nic na później? Oj, zdarza mi się nawet odkładać odkładanie. Naprawdę? Da się tak? Da się tak, to jest mistrzostwo. Wiesz co, wtedy staram się trochę odwrócić perspektywę tego wszystkiego, zastanowić się po co to robię, dlaczego to robię, jakie będą tego pozytywne konsekwencje. Super, czyli znaleźć swoją wewnętrzną motywację tak naprawdę. Tak, bo ja często zresztą tak mam, jak coś mam zrobić takiego ciężkiego, tak się rozwodzę, ojejku, ale nie chce mi się i w ogóle, tylko wtedy przeważnie łapię trzy oddechy, ej, gościu, po co to robisz, tak? Zrobisz to, to i to, będziesz miał to, to i to. No i
i przeważnie taki rachunek wystarczy, no ewentualnie jeżeli to jest jakieś grubsze, większe działanie, które wymaga trochę więcej jeszcze energii, no to próbuję tak powoli, tutaj godzinkę, tam godzinkę i przeważnie też jest tak, że jeżeli już zacznę, no to ciężko nie skończyć. Mhm, no właśnie, powiedziałeś w pewnym momencie, że to są takie te ciężkie zadania, które nam się wydają takie trudne do wykonania, w sensie takim wysiłkowym, że będziemy musieli je zrobić, a tu fajnie jest też zaplanować sobie dwie rzeczy. Po pierwsze zastanowić się, jak mogę zrobić, żeby to zadanie było dla mnie przyjemniejsze. Chyba mówiliśmy już o tym też przy zarządzaniu sobą w czasie, że pewne zadania można sobie trochę zmodyfikować. Czyli na przykład świetnym sposobem moim na naukę w pewnym momencie była rzeczywiście nauka w grupie. Czyli zamiast siedzieć samej w domu, umawiałam się ze znajomymi z roku i uczyliśmy się wspólnie. Akurat były to przedmioty, które się dało w ten sposób robić, czyli na przykład matematyczne, takie, gdzie były do rozwiązywania zadania i ewentualnie do wytłumaczenia. I może to być jeden ze sposobów, czyli na przykład zorganizować sobie grupę ludzi. Czasem wystarczy zmiana otoczenia. Praca w domu, praca w biurze, niektórzy lubią pracować na łonie natury. Tak, albo w knajpie. Ja też, jeżeli chodzi o naukę, to miałem taki sposób, że szliśmy z kolegą wieczorami do jednego z lokali studenckich, rozmawialiśmy po prostu na temat treści, które trzeba było przygotować na egzamin, tak? I łączyliśmy przyjemne z pożytecznym. I co? I dawało się nauczyć? Tak, tak. Bo przeważnie polegało to na prostym mechanizmie. Jeżeli ja coś komuś tłumaczę, no to uczę też, tak? Staram się kogoś nauczyć tych treści. No to jest najlepszy sposób nauki, tak? Bo ja wtedy muszę rozumieć tą treść, którą przekazuję. Specjalnie spytałam się, czy się dało, bo wielokrotnie też słyszę, że no tak, ale jak już się znajdę w tym miejscu, to na pewno nie będzie mi się chciało robić tej czynności, która wydaje mi się nieprzyjemna. Typu uczyć w barze, czy tak jak ja ostatnio kończyłam książkę będąc na Chorwacji. I też wiele osób mówi, ale jak ja już bym był w Chorwacji i siedział na plaży, to już na pewno by mi się nie chciało siedzieć przy komputerze i pisać. A okazuje się, że na przykład dla mnie są to przyjaźniejsze warunki. W związku z tym warto się zastanowić, jakie dla mnie warunki będą przyjazne do tego, żeby dane zadanie wykonać. Co jeszcze jest fajnego? Można sobie zaplanować zabawę. I o tym planowaniu zabawy już za chwilę. Dzisiaj w audycji Kuba i Kamila rozmawiamy o odkładaniu. No i przed chwilą rzuciłam temat planowania zabawy. Wiesz coś o tym, czy jeszcze nie, Kuba? Planowania zabawy. Powiem ci, że tak do tematu jeszcze nie podchodziłem. Z chęcią posłucham. Co masz na ten temat do powiedzenia? To jest jedna z rzeczy, która bardzo mi się spodobała właśnie w książce, którą zresztą Kuba nawet przyniósł dzisiaj do studia, czyli właśnie nawyk samodyscypliny. Otóż często odwlekamy, kiedy wydaje nam się, że daną rzecz będziemy robić długo. Chyba taki najlepszy przykład, jaki mi się kojarzy, to jest praca magisterska, jak kojarzę ludzi w wakacje, którzy mówili nie pojadę gdzieś, bo muszę pisać. Nie zrobię tego, bo muszę siedzieć i pisać moją pracę magisterską, po czym się okazywało, że wakacje mijały, oni odkładali rozrywki, ale też odkładali to pisanie, tak? Zapełniali sobie czas czym innym. Dlatego tutaj autor książki proponuje bardzo fajną rzecz, bardzo mi się to spodobało i też wykorzystałam w swoim życiu, czyli zaplanowanie konkretnie okresu zabawy. W związku z tym, jeżeli wiemy, że będziemy coś robić przez dłuższy czas... Ale czekaj, Kamila. Planowanie okresu zabawy, czyli, nie wiem, przełożenie tej pracy, którą mam wykonać na zabawę, czy mówisz teraz o czymś innym? Nie, mówię o tym, że jeżeli wiem, że przez najbliższe 2 czy 3 miesiące mam do zrobienia coś, co będzie wymagało ode mnie regularnej pracy, tak, która niekoniecznie kojarzy mi się przyjemnie, to żeby nie narzucać sobie takiego trybu myślenia, że ta praca jest ciągle. Planować sobie, powiedzmy, środa wieczorem kino, 2 godziny. I wiedzieć, że jeśli skończę dzień, to wiem, że na pewno idę jeszcze wieczorem do kina. Okazuje się, że to bardzo fajnie działa, bo często się z tym spotykam na szkoleniach, że wpisujemy do swojego kalendarza obowiązki, głównie. A nie wpisujemy zabawy i przyjemności. A nie wpisujemy rzeczy, które są dla nas przyjemne. I rzeczywiście on tu jeszcze bardziej odwrócił i proponuje to, żeby zaczynać to wpisywanie do kalendarza w ogóle od momentów, kiedy mamy czas na przyjemności. Czyli zacząć od wpisania przyjemności, a dopiero później uzupełniać to okresami pracy. Nie każdy tak dokładnie planuje kalendarz co do minuty, ale warto właśnie pamiętać w momencie, kiedy czujemy się tacy zarzuceni różnymi rzeczami, że ten odpoczynek, ten relaks, ta przyjemność, można powiedzieć, jest w tym momencie naszym obowiązkiem, bo często da nam więcej niż ślęczenie non-stop nad pracą. Co ty na to? Fantastycznie, ciekawe odwrócenie perspektywy. Ja też
pomyślałam o tym, że fajnie mi się to sprawdzało jeszcze w liceum. Tak się odwołam do tego okresu, ale teraz też przekładam to na swoje życie, kiedy mam zrobić coś takiego właśnie systematycznego. Otóż ja w piątki, wracając ze szkoły, jadłam obiad i siadałam do lekcji. To było zadziwiające dla większości moich znajomych ówcześnie, no bo jednak uczniom piątek kojarzy się, no nareszcie weekend, tak, nic nie trzeba robić. Dla mnie też to jest zadziwiające. Czym to skutkowało? Albo skąd wynikała moja motywacja? Moja motywacja wynikała z tego, że chciałam mieć wolną sobotę i niedzielę. W związku z tym w piątek po południu starałam się maksymalnie zrobić jak najwięcej i wykorzystać ten czas, żeby przez sobotę i niedzielę mieć całkowicie wolny i czas, i głowę od rzeczy jakby takich szkolnych wtedy. Teraz też przekładam to na swoje zadania, takie na systematykę. Przykład, często przed ważnymi jakimiś wyjazdami, kiedy wiem, że chcę sobie trochę tych zadań zmniejszyć, no to w okresie tym przed samym wyjazdem intensyfikuję swoją pracę, żeby potem wiedzieć, że mam trochę więcej luzu. I to też, zobacz, działa na zasadzie takiej nagrody w pewien sposób, tak? Że teraz więcej zrobię, teraz się do tego zmobilizuję, to później będę mieć czas wolny. A u mnie fajnie się to sprawdzało, no bo prawie każdy weekend miałam wolny. Tak samo sprawdzało mi się na studiach, kiedy w czerwcu mobilizowałam się do zdawania sesji, żeby mieć całe 3 miesiące wakacji luzu i nie mieć sesji poprawkowej. No ja z tymi studiami to różnie miewałem. Przeważnie tak było, że planowałem w czerwcu sesję jesienną, no a po wakacjach wracałem i robiłem co trzeba, żeby to zaliczyć. A masz jakieś pomysły, gdzie mógłbyś przełożyć sobie, czy na razie jeszcze nic nie przychodzi ci do głowy? Właśnie to takie planowanie zabawy, czy planowanie tego odpoczynku jako nagrody po rzeczach, które się odwleka? Wiesz co, bardzo mi się spodobało to odwrócenie perspektywy i podejście do tego wszystkiego nie w ten sposób, że tutaj zamykam sobie cały kalendarz planowaniem obowiązków, tylko zaplanujmy sobie najpierw rozrywkę, a potem do tego dołóżmy te obowiązki. Oczywiście w ramach jakiejś tam równowagi. Równowagi, tak, żeby nie przesadzić. I powiem ci, że to mnie bardzo ciekawiło i chyba w tą niedzielę, jak będę układał sobie terminarz na przyszły tydzień, to zacznę od... Okej, świetnie. To może za jakiś czas zrobimy zaawansowany kurs odwlekania w naszej audycji i Kuba opowie o swoich dotychczasowych doświadczeniach. Odwlekaliśmy jak tylko mogliśmy tą audycję, jednak niestety się nie dało. Kamila, powiedz nam, jak żyć, co dalej? Co dalej odwlekamy? No tak... Patrząc na to odwlekanie, to jedna rzecz, którą na pewno warto zrobić, to zawsze zastanowić się, co jest takiego w tym zadaniu, że my je odwlekamy. Co jest takiego, że my je odkładamy na później. Właśnie czy ono jest nieprzyjemne, czy ono jest trudne, czy ona nam się wydaje duże. Bo jeżeli wydaje nam się takie duże i zajmie nam tyle czasu... Tak? Tyle czasu. Specjalnie to przedłużam, tak? Tyle czasu. To też miałam bardzo fajny przykład, kiedy kiedyś jeszcze spotkałam się z koleżanką i ona właśnie tak mówi, ale tylko chwilkę, bo dostałam taki tam plan, strategię marketingową do zrobienia i to mi tyle czasu zajmie i ja nie wiem, jak ja się wyrobię. No i zaczęłyśmy tak, widzę, że jej uwaga właśnie była na tym skoncentrowana, zaczęłyśmy o tym rozmawiać i ona mówi, no w sumie to muszę zrobić w ramach tego to i to, tak? 4 najważniejsze rzeczy. Ja pytam się, no dobra, a w ramach tych 4 rzeczy, tak już szczegółowo, to co masz zrobić? No to w ramach tego, no to muszę rozpisać coś. W ramach tego muszę rozpisać coś. No i w ciągu takiej 5-10-minutowej rozmowy ona sobie napisała takie główne punkty plus podpunkty, po czym sama popatrzyła na tą kartkę i stwierdziła, że w sumie to nie jest tak dużo i pewnie zajmie jej to około godzinki. No i tak się stało, więc bardziej działa tutaj nasza wyobraźnia i to rozpisanie na kroki pewne, takie małe, no przydaje się. Czyli zjedzenie słonia po kawałku. Tak, łatwiej zjeść kotlety słonia niż całego słonia naraz. To, o czym Kamila mówiła w czasie audycji o zarządzaniu sobą w czasie. Okej, a dlaczego jeszcze odkładamy? No, ciekawą rzeczą jest też to, że czasem obawiamy się konsekwencji. Jak dziwnie by to nie zabrzmiało, czasem używa się tu też takiego słowa samosabotaż, czyli specjalnie coś odwlekamy, bo z jednej strony chcemy to zrobić, a z drugiej trochę boimy się to skończyć. Bo wiemy, że jak się skończy,
skończy, to się skończy pewien etap. Na przykład, może się skończyć jakiś etap, a nie wiemy, co dalej, jeżeli akurat to działanie ma taki jakby bardzo mocny koniec. Drugi powód to jest to, kiedy przygotowujemy się do czegoś dużego i ja mam takie wrażenie, że to jest często związane z taką ekspozycją siebie, zwłaszcza w kontekście innych, czyli na przykład wydanie swojej płyty muzycznej, czyli na przykład napisanie książki. Zdarza się, że ludzie odwlekają jakieś rzeczy, bo po skończeniu ich nagle okazuje się, że będzie ich czekało jeszcze więcej zadań, albo będą ich czekały nowe wyzwania, których się trochę boją, albo to, co zrobią, będzie poddane pod ocenę innych osób. No i tutaj też czasami działa takie odwlekanie właśnie ze względu na te konsekwencje. Je czasem na początku trudno zauważyć, no bo w sumie chcemy zrobić te rzeczy. Zależy nam. Często to są nasze marzenia. A jednak gdzieś tam jakiś głosik w głowie podpowiada, że no może się tak nie śpiesz, bo tutaj po skończeniu jednego etapu będziesz miał jeszcze 10 razy więcej pracy. I sabotuje nasze działania. Mhm. Wiesz co, mi się też przypomina tutaj rozmowa sprzed tygodnia z kolegą jeszcze ze studiów, którego spotkałem. On powiedział coś w tym stylu, że a, bo wiesz co, czekam na odpowiedni moment. To jest chyba ciekawa historia, co? Bo kurczę, jaki moment jest bardziej odpowiedni od tego, niż który teraz. Jest teraz, tak? Mhm. Nie ma takiego, no. Wiadomo, że trzeba poczynić pewne przygotowania do pewnych rzeczy, tylko czasami jak te przygotowania już trwają i trwają i trwają i trwają, no to jest dopiero mega odwlekanie. No, tu fajnie poruszyłeś jeszcze jeden temat, czyli temat perfekcjonizmu. Czyli odwlekamy, bo chcemy być jak najlepiej przygotowani. I wiem, że jest to bolączka wielu osób. Znam nawet takich trenerów, którzy już skończyli jedną szkołę, skończyli kolejną szkołę, później poszli do kolejnej na przykład, tak? Czy na studia jakieś trenerskie i nadal nie czuli się gotowi. W związku z tym warto też ustalić sobie tutaj, rzeczywiście, jeśli przygotowujemy się do czegoś, to moment, kiedy pomimo wszystko zacznę działać. Bo jedno to jest rzeczywiście nauczenie się pewnych rzeczy, chociaż z drugiej strony możemy uczyć się i w praktyce. Dokładnie. Tak? Bo chyba to jest jedna z lepszych form nauki, kiedy wychodzimy z tym do ludzi. No to zależy od osoby. Mhm. Już tak zostawmy. Ale myślę, że warto sobie ustalić taki moment. Czasem czujemy tą gotowość, ale jeżeli wiemy, że ta nutka perfekcjonizmu w nas jest i że tak lubimy to przeciągać, to wtedy zadecydujmy. Okej, kończę dany etap na przykład nauki i robię. I robię kolejne kroki. I mogę się nadal kształcić, ale te kroki już idą. Odwlekaliśmy jak tylko mogliśmy końcówkę tej audycji. Kamila, w takim razie co zrobić, żeby mniej odwlekać odwlekanie? Albo przestać odwlekać? Przestać odwlekać? Jednym ze sposobów jest zrobienie sobie na początku w ogóle zauważenie tego, że odwlekamy pewne rzeczy. Czyli taka świadomość tego, że kiedy odwlekamy, to ja zdaję sobie z tego sprawę, że odwlekam, coś jest nie halo i mogę coś z tym zrobić. Tak, bo jeżeli mamy jeszcze kalendarz, czy wypisujemy sobie jakieś punkty, tak, zadania w punktach, no to łatwiej jest to zauważyć. Natomiast tak na co dzień, jeśli nie robimy żadnych notatek związanych z naszą organizacją zadań, no to niekoniecznie wszystkie rzeczy, które odwlekamy, zauważymy. I też fajnym sposobem jest od razu wypisywanie, okej, to co odkładam, na przykład w jakich okolicznościach to robię, co sobie myślę o tym zadaniu, co mnie zniechęca, ale też w jaki sposób na przykład zastępuję to zadanie. Bo co się okazuje, że no, tak jak to nasza działa motywacja, jak czegoś nie robimy, no to robimy coś innego. Więc tutaj warto też się zastanowić, to co mi wskakuje zamiast tego. Czy to jest rzeczywiście rzecz dla mnie ważna i wartościowa, czy bardziej jest to takie przepuszczanie czasu przez palce. Także taka, na początek w ogóle nie oceniamy, nie próbujemy nic z tym zrobić, tylko i wyłącznie sobie wynotowujemy. I proponuję na kartce, bo wtedy lepiej będzie widać, tak? Co odwlekam, jak widzę to zadanie, co innego zamiast tego robię. No, można też spróbować, jak ja się czuję z tym zadaniem, ale to już jest taki wyższy poziom jazdy. No ale dobra, wypisałem to sobie, to wszystko i co mi to daje? Wtedy zaczynam obserwować,
już nawet po przeczytaniu, jeśli rzeczywiście rzetelnie to zrobię, to nagle wyjdzie, że dane zadanie, tak, co o nim myślę, no właśnie, wydaje mi się trudne, albo uważam, że jak do kogoś zadzwonię, będzie mnie czekała długa, nieprzyjemna rozmowa. Czyli zaczynamy widzieć bariery w tych zadaniach, powolutku. No i wtedy możemy zacząć działać. I tak podsumowując to, co powiedzieliśmy, tak, to, co można zrobić z tymi zadaniami, no to na przykład pierwsza rzecz, zastanowić się, co mnie w tych zadaniach ogranicza, to jest właśnie ta tabelka. Potem druga rzecz, to co ty mówiłeś, motywacja. Zadać sobie pytanie, dlaczego, po co ja to robię i czy te rzeczy, które nam teraz przeszkadzają, rzeczywiście aż tak bardzo nam przeszkadzają, czy bardziej wartościowe są dla nas efekty końcowe tego wszystkiego i konsekwencje, co się będzie kończyć, konsekwencje trochę takie pejoratywne znaczenie mają dla mnie przynajmniej. Ale korzyści. Korzyści, tak. Mhm. Korzyści, to co będzie przyjemne po fakcie. Jeżeli to jest ten słoń, no to podzielmy go na małe kroki. Tutaj też fajnym sposobem, jeżeli wiemy, że mamy jakiś czas, kiedy dobrze nam się pracuje, czyli jeśli ktoś lubi pracować rano, wstać rano i wtedy sobie zrobić pewne rzeczy, no to zanotujmy sobie to gdzieś, zaznaczmy, żebyśmy pamiętali rano w tym momencie, kiedy mamy taką motywację i taki flow do pracy, żeby wziąć się właśnie za to zadanie. Albo w drugą stronę, jeśli lubimy wieczorem, no to może zaplanujmy to na wieczór. Tylko też nie odkładajmy na drugą w nocy, na przykład. Chociaż zawsze jak jest noc muzeów, noc bibliotek, to można sobie zrobić noc magisterek i siąść trzy noce z rzędu napisać. Kolejna rzecz to dopisać sobie te właśnie przyjemności do naszego jakby rozkładu dnia, tygodnia, miesiąca. Nie zarzucać się tym zadaniem, że jakby ono na nas ciąży przez cały czas. Czyli tak trochę jakbyśmy je przez cały czas nosili na plecach i było dla nas ciężarem. Ustalmy sobie, że są momenty, kiedy skupiamy się na nim, ale są momenty, kiedy sobie je stawiamy z boku. Ono jest i ono będzie do zrobienia, ale nie trzymamy go ciągle na swoich plecach, nie chodzi nam po głowie non-stop, tak? Nie tłucze się gdzieś tam pod naszą czuprynką. Wtedy skupiamy się na tych przyjemnościach. Tak, czas przyjemności ma być czasem przyjemności. Wtedy mamy jakiś czas na przyjemność, robimy coś przyjemnego, też nie wiąże się z tym, że nie wykonujemy tego naszego zadania, tak? Jedna z ciekawych obserwacji moich klientów była taka, że kiedy mieli takie poczucie, że jak nie pracują, a na przykład leżą na kanapie z książką, czy idą do kina, to no jakby tracą czas i oni byli tym, mieli z jednej strony chcieli, winy. Tak, a z drugiej właśnie byli sfrustrowani, mieli takie poczucie winy. I odkrycie tego, że czas na odpoczynek pozwala im później lepiej pracować, a myślę, że tak, Kuba tutaj kiwa, a większość z was też się na to zgodzi. Kiwam, ale głową. Tak. Więc rzeczywiście czas na odpoczynek potem pozwala nam efektywniej pracować, więc tutaj zaplanowanie tego. No i jedna ostatnia rzecz. Zastanowienie się, jeśli te konsekwencje, tak, co dalej, jeśli dana rzecz się kończy i nie wiemy, co z nami będzie, no to zaplanujmy to, bo może się okazać, że dzięki zaplanowaniu tego, co dalej, jeszcze lepszą motywację zyskamy do tego, co teraz. Świetny przykład, studenci, którzy wiedzą, że jak tylko kończą studia, zdadzą magisterkę, już czeka na nich praca. Bardzo szybko są pierwszymi, którzy tą pracę magisterską oddają. Odwlekaliśmy jak tylko mogliśmy, niestety musimy już kończyć. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, sugestie, piszcie na fr@radiofree.pl. Mamy swojego maila. Tak, dokładnie, mamy swojego maila. Jakbyście chcieli nam zadać jakieś pytania, czy też zasugerować temat kolejnej audycji, czekamy na wasze maile. Kamila Kruk. Jakub Drzewiecki. Do usłyszenia za tydzień.